Ja jestem człowiekiem, który odebrał od Boga pewną informację na mój temat. Odebrałem ich sporo, ale jedna z tych informacji brzmiała w ten sposób, że choćbym nie wiem jak długo miał głosić różne poselstwa tutaj, to zawsze będę głosił wiarę przede wszystkim. I ja do końca swoich dni będę głosił wiarę. Jestem kaznodzieją wiary. Kaznodzieją ruchu wiary. Wiara jest naszą walutą tu na ziemi i bez wiary nic tutaj nie możemy zrobić. I ja dzisiaj chcę powiedzieć trochę o takich dwóch rzeczach, o niedowiarstwie i o tym, gdzie leży pewnego rodzaju taki grunt niedowiarstwa. Bo z niedowiarstwem styka się każdy człowiek. Ewangelia Mateusza, 17 rozdział, od 14 do 21 wersetu. Ewangelia Mateusza, 14 rozdział, 17 rozdział. Od 14 do 21 wersetu. A gdy przyszli do ludu, przystąpił do niego człowiek, upadł przed nim na kolana i rzekł: Panie, zmiłuj się nad synem moim, bo jest epileptykiem i źle się ma. Często bowiem wpada w ogień i często w wodę i przywiodłem go do uczniów Twoich, ale nie mogli go uzdrowić. A Jezus odpowiadając rzekł: o rodzie bez wiary i przewrotny. Jak długo będę z wami? Dokąd będę was znosił? Przywiedźcie mi go tutaj. I zgromił go Jezus i wyszedł z niego demon i uzdrowiony został chłopiec od tej godziny. Wtedy przystąpili uczniowie do Jezusa na osobności i powiedzieli: dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić? A on im mówi: dla niedowiarstwa waszego. Bo zaprawdę powiadam wam, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, to powiedzielibyście tej górze: przenieś się stąd tam, a przeniesie się i nic niemożliwego dla was nie będzie. Ale ten rodzaj nie wychodzi inaczej niż tylko przez modlitwę i post. Niedowiarstwo to zespół demoniczny. Niedowiarstwo to zmora chrześcijaństwa. Zmora. Niedowiarstwo doprowadziło do tego, że chrześcijanie potworzyli sobie teorię życia poza wiarą. Powstały całe nurty myślowe życia poza wiarą. Jak tu żyć, żeby nie wierzyć? Jak tu żyć? Dzisiaj się zastanawiają nad tym ludzie, oczywiście nie w sposób bezpośredni, bo jeszcze nie słyszałem nigdy, żeby ktoś zrobił konferencję pod tytułem Jak tu żyć nie wierząc. Chrześcijańską konferencję. Ale spotkałem wiele konferencji, gdzie w sposób podprogowy uczy się ludzi, jak żyć nie wierząc. A w liście do Hebrajczyków 11:6 jest napisane, że bez wiary nie można podobać się Bogu. To oznacza, że bez wiary nie jesteśmy w stanie sięgnąć po nic. Natomiast uczy się ludzi w kościołach różnego rodzaju, jak bez wiary osiągnąć sukces. Jak to zrobić? W jaki sposób? Rozumiecie? Są opracowane masy systemów. Jak na przykład spojrzysz w strukturę, taką duchową, w cudzysłowie strukturę kościoła katolickiego, zobaczysz, że cały system sakramentów na tym polega. Nie trzeba wierzyć. Wystarczy, że będziesz używał sakramentów. Rozumiesz? Nikt nie wymaga od ciebie tego.
Odgórnie jest powiedziane, że oto w tej chwili o 11.38, bo o 11 się zaczęła msza, o 11.38 ciało, znaczy opłatek przemienił się w ciało Jezusa. A wino w kielichu przemieniło się w krew. I to jest koniec. 11.38, kropka. A więc teraz przyjdź, zjedz i Jezus w tobie. Rozumiesz? I koniec. I tu nikt nie mówi, że masz wierzyć. Tu masz zjeść. Tak jeszcze zjedz, żeś nie pokryzł. Masz zjeść. Nie wierzyć! Zjeść! A rozumiesz, co się robi? Uczy się ludzi, jak żyć poza wiarą. W kościołach protestanckich też uczą ludzi żyć poza wiarą. Mówi się, rób tak, tak i tak, bo tak mówi pismo. Daje im się pismo i mówi, tu jest napisane i teraz rób tak, tu jest napisane. I on tak robi. A potem przychodzi i mówi, coś mi nie idzie w życiu. Ja mówię, czemu ci nie idzie w życiu? Bo mi powiedzieli, żebym to robił. A? No to cię nie dziwię, że ci nie idzie w życiu. Nikomu nie idzie w życiu, kto próbuje Boga dostąć bez wiary. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Demoniczny zespół niedowiarstwa pracuje nad tym, żeby chrześcijanie omijali wiarę. Cały czas. A Jezus mówi tak. Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, to byście górę przenieśli. Jezus był bezwzględny. Kocham faceta, bo w ogóle jest bezwzględny. Bo nie mówił ludziom pierdół. Jezus nigdy nie ominął wiary. Nigdy, nigdy. On potrafił podejść do człowieka, który był ślepy i mówić do niego tak. Czy wierzysz, że ci mogę to uczynić? On podchodził do sparaliżowanego od 40 lat, tak? I się pytał w ogóle, ty wierzysz? To dopiero, a dzisiaj się uczy ludzi, jak żyć poza wiarą i się mówi, Bóg jest dobry. Bóg jest dobry, Bóg jest ponad tym. Bóg jest ponad wiarą. Bóg jest ponad wiarą. Bóg nie jest ponad wiarą. Ponad wiarą jest humanistyczny i religijny system. Nic nie jest poza wiarą na tej ziemi, jeżeli chodzi o kontakt z Bogiem. Z Bogiem kontaktujemy się przez wiarę. Przez wiarę. To jedynie drzwi. Jedyne drzwi. Jedyne drzwi. Nie wierzysz? Nie skontaktujesz się. Rozumiesz? A jak się skontaktujesz tam z kimś, to nie będzie Bóg. Bo Bogu podobać się nie można bez wiary. Bóg nie wymaga od ciebie uczynków. Bóg nie wymaga bycia dobrym, bycia porządnym. Bóg wymaga od ciebie tego, żebyś mu wierzył. Rozumiesz? On nie wymaga od ciebie niczego innego. On nie wymaga, on nie mówi do ciebie tak. Nie zabijaj, nie kradnij, nie cudzołóż, nie rób tego, nie rób tego, nie rób tego. On tego nie mówi. Rozumiesz? To już nie ten czas. Dzisiaj nie idzie się do nieba, bo 10 przykazań się przestrzega. Ludziom się pochrzaniło. Rozumiesz? Kiedyś napisałem takie poselstwo. Prawo z Synaju, czyli mąż impotent. Nie ma czegoś takiego, jak życie według prawa 10 przykazań, 20, 30, 50. 10 przykazań Bożych, 5 przykazań kościelnych, jeszcze jakieś przykazanie, jeszcze zrób to, jeszcze zrób tamto i będzie pięknie. Rozumiesz? Nie! Bóg działa przez wiarę, a niedowiarstwo to zespół demoniczny, który stoi na drodze tego. Oni się pytają Jezusa, dlaczego nie mogliśmy wypędzić tego demona? A Jezus mówi, dla niedowiarstwa waszego, kropka. Czy on im wyjaśnił coś innego? Czy on nie powiedział na przykład takie rzeczy, chłopaki, nie taką technikę mieliście? Zły egzortyzm zrobiliście? Nie. On powiedział, dla niedowiarstwa waszego, dlatego nie mogliście rozpieprzyć diabła. Dla niedowiarstwa waszego. Bo gdybyście mieli wiarę, jak ziarnko gorczycy, to byście powiedzieli górze. Przenieś się, ona by się przeniosła. To im powiedział Jezus. A wiecie, kiedy to się dzieje?
2-3 tygodnie po tym, jak oni zostają wysłani przez Niego, aby uzdrawiać chorych, wypędzać demony, wskrzeszać zmartwych i szerzyć królestwo. I oni wracają do Niego i mówią, wow, szliśmy do przodu jak przecinaki, demony wychodzą, zmarli są wskrzeszeni, a tutaj nie mogą ściciaka wywalić jakiegoś pochrzanionego małego demonika. Dlaczego? Dla niedowiarstwa waszego. Rozumiesz? Niedowiarstwo to twój wróg. Jeżeli pozwolisz niedowiarstwu w twoim życiu działać, to nic ci nie pomoże. Nic. Będziesz przychodził na uwielbienie, uwielbiał Boga, na chwilę będzie dobrze, za chwilę będzie źle. Uwielbienie będzie działało jak panadol na twoje życie. Trochę się pomodlisz, trochę będzie lepiej. Trochę pospotykasz się z wierzącymi ludźmi, trochę będzie lepiej. Ale znowu będzie kiszka. Wieczorem znowu będzie kiszka. Rozumiesz? Syndrom jojo. Syndrom jojo, duchowy syndrom jojo. Niedowiarstwo. Niedowiarstwo blokuje przepływ Bożej mocy. Ludzie się dziwią, dlaczego ja nie mogę tego zrobić. Bo nie dowierzasz mi. Mówi Bóg. Ale Panie, ja Ci wierzę. A Ty wierzysz? Teoretycznie. Nie dowierzasz. Wiecie, co znaczy nie dowierzać? Znaczy nie, to nie znaczy nie wierzyć. To znaczy, że poddajesz wątpliwość jakiś element czegoś. Przecież oni wierzyli w uzdrowienie. Przecież oni wierzyli w to, że mają władzę nad diabłem. Ale wiecie, co się stało? Oni zaczęli gromić tego demona, demon nie wychodził. I oni co? Oni się zniechęcili. I oni powiedzieli, nie, to nie ma żadnego sensu. To nie ma sensu. Człowiek choruje. Wie, że Jezus poniósł na sobie jego choroby. Dowiedział się na charyzmatycznym spotkaniu, mówię o wierzącym człowieku, że może nakazać chorobie, aby odeszła w imieniu Jezusa i przyjąć uzdrowienie. Człowiek ten mówi do choroby, ale ból się wzmaga. Człowiek mówi jeszcze więcej, a ból jeszcze bardziej się wzmaga. Człowiek mówi jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej, a ból jeszcze większy, jeszcze większy. Wiecie, co następuje? Wycofanie się. Właśnie zadziałały demony niedowiarstwa, a wystarczyło jeszcze trochę go podtrzymać za gardło. Zrozum, kiedy ty wierzysz o coś, to łapiesz diabła za gardło i trzymasz. Rozumiesz? Trzymasz, trzymasz i trzeba trzymać i zaciskać rękę, a nie zwalniać, bo jeszcze nie zdech, zaraz zdechnie. I jeszcze potrzymaj, jeszcze. Panie Boże, mam zakwasy, trzymaj! Zaraz zmiażdżysz jego ktań. Nie ulegnij niedowiarstwu. Człowiek się modli i mówi, o, tak długo już się modlę. Kiedy to się stanie? Ja mówię, nie zadawaj tych pytań. Trwaj w wierze, trwaj w ogłaszaniu prawdy. Trwaj, trwaj, trwaj. Zawsze mi się przypomina, jak trener Rockiego Balboa mówił do niego, co jest najważniejsze dla zawodowego boksera. Najważniejsze jest, tak? Nie to, ile ciosów otrzymasz, rozumiesz? Tylko ile razy wstaniesz po upadku. Mówi, wstawaj, wstawaj, wstawaj. Dlaczego Rocky zwyciężał? Dlatego, że wstawał po upadkach. Rozumiesz? Wstawał. On się nie poddał. I wreszcie przeciwnik wysiadł. Diabeł wysiądzie, jeżeli nie wycofasz się, jeżeli nie ulegniesz temu, co on tobie proponuje. Rozumiesz? Diabeł musi wysiąść przed wiarą. Ale czy ty się wycofasz, czy nie, to ja nie wiem. Czy ty ulegniesz niedowiarstwu, czy nie, to ja tego nie wiem. Oni ulegli. Dlaczego oni ulegli? Ponieważ oni poddali się czemuś, co się nazywa system obciążeń. Oni byli obciążeni przez to. Ewangelia Łukasza 21:34 mówi tak. Ewangelia Łukasza 21:34.
Patrzcie na siebie, aby serca wasze nie były obciążone wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt. Ja był w dzień was nie zaskoczył. Ich ten dzień ich zaskoczył. Wiecie, co oni robili? Oni świętowali sukces. Oni mówili, halleluja! Uzdrawiamy chorych, wypędzamy demony, szerzymy królestwo. A Jezus do nich powiedział tak, super, fajnie, ale najważniejsze jest to, żebyście cieszyli się z tego, że imiona wasze zapisane są w niebie. On ich znowu skierował na prawidłową drogę, ale oni szybciutko odeszli swoim myśleniem od tego i zaczęli ucztować. Ucztowali, cieszyli się, że są ludźmi sukcesu. To nie jest źle się cieszyć, że jest się człowiekiem sukcesu. Ja się cieszę, że jestem człowiekiem sukcesu, tylko wiesz, co ci powiem? Ja w ogóle nie wyprawiam swoich urodzin codziennie. Ja w ogóle dziękuję Bogu codziennie, że żyję, ale o swoich urodzinach to ja często nie pamiętam. Przypomnij mi rodzina. Rozumiesz, że mam urodziny. Wiesz dlaczego? Bo nie jestem, kurczę, do siebie tak przywiązany za bardzo. Ja nie jestem w ogóle przywiązany do swoich sukcesów, ani do swojej twarzy, ani w ogóle do tych rzeczy. Rozumiesz, o co chodzi? W ogóle nie jestem. Ja mam bardzo wywalone na to, co o mnie kto myśli, co mówi. Rozumiesz? Dlatego, że nie jestem do siebie przywiązany. Ja nie jestem obciążony. Oni obciążyli się w momencie, kiedy zaczęli świętować swój sukces. Wiecie, co się stało? Przyszedł problem. Rozumiecie? Ale oni nie byli na niego gotowi. Już nie byli gotowi na ten problem. Już nie byli gotowi. Diabeł chce wyprowadzić cię z miejsca twojej gotowości. Diabeł chce, żebyś rozłożył się na tym, że ty już jesteś człowiekiem sukcesu. Kiedy tak zrobisz, spowszednieje ci wiara. Wiara ci spowszednieje. Będziesz dzień w dzień zapominał o tym, co to znaczy być zorientowanym. Rozumiesz? Będziesz zapominał o tym. Wczoraj oglądałem sobie X-Mena. Lubię sobie X-Mena zobaczyć, stąd dzisiaj mam te okulary. Od rana powtarzam, że jestem Logan. Sara mnie utwierdza zupełnie w czymś innym, ale mówi do mnie, nie jesteś Logan. Mówię. Wiem, kim jestem. Jestem Logan. Wczoraj mnie poniosło, wkładałem sobie noże między rękę i... Lubię być Loganem. Dobrze w sobie znaleźć superbohatera. Bardzo dobrze. No. Logan zapytany, czy kiedy wychodzą mu noże z ręki, zawsze czuje ból. Odpowiedział, że tak. Zawsze czuje ból. Kiedy to usłyszałem, natychmiast zadałem Duchowi Świętemu pytanie, bo lubię zapytać kogoś, kto wie wszystko. Czemu mu to sprawia zawsze ból? A Duch Święty do mnie powiedział tak, bo on mówi. Dlatego, żeby zawsze pamiętał, że uwalnia moc. Każde wyjście ostrzy z jego ręki powoduje natychmiastową gotowość jego. Natychmiastową gotowość. Natychmiastową gotowość. Człowiek Boży to człowiek gotowy 24 godziny na dobę. To nie człowiek, który mówi, jestem nawrócony, halleluja. To człowiek, który mówi tak, dzisiaj jest dzień, kiedy niedowiarstwo mnie nie zaskoczy. Dzisiaj jest dzień wiary. Dzisiaj nie będę chodził w żadnych obciążeniach, nie dam się niczemu obciążyć. Natychmiast wyjdę naprzeciwko problemów i rozbiję je wiarą. Oto człowiek Boży. Człowiek Boży nie zapomina o tym.
Człowiek Boży nie zapomina, że życie wiarą to jest cały czas ten sam standard. Nieważne ile jesteś nawrócony, nieważne ile sukcesów odniosłeś. Jeżeli tylko stracisz orientację, to zaskoczą cię obciążenia. To cisną cię. Jezus mówi tak. Ten rodzaj nie wychodzi inaczej niż przez modlitwę i post. Co to znaczy? To znaczy, że niedowiarstwo ugnie się tylko przed podciężarem życia modlitewnego i brania za mordę swojej cielesności. Tylko tak się ugina niedowiarstwo. Nie można inaczej niedowiarstwa rozwalić. Musi być życie modlitewne. Kiedy jest życie modlitewne, oczy nie będą kierowały się na doczesność, na to, co jest wokół. Na ciężary różnego rodzaju. Nie przyjmiesz ciężaru. Nie przyjmiesz. Rozumiesz? Jak ja powiem, że ja nie jestem obciążony, bo ja nie jestem obciążonym człowiekiem. To nie znaczy, że obciążenia nie przychodzą. To znaczy, że ja te obciążenia rozładowuję w sposób automatyczny. To może potrwać godziny. Ja nie chodzę w obciążeniach. Ponieważ w mojej Biblii jest napisane, że obciążenia, rozumiesz, wszelkiego rodzaju troska, ona doprowadza do tego, że przychodzi ruina. Ja postanowiłem, że będę w wierze każdego dnia stawiał czoło codziennym wyzwaniom. Nie zaskoczy mnie niedowiarstwo. Chcę, żebyś zrozumiał tą prostą rzecz. Ty musisz być człowiekiem codziennej wiary. I musisz też wiedzieć, że niedowiarstwo będzie chciało cię dopaść. I że ciężary będą chciały cię załadować. I że troska, ona będzie przychodzić. Co łączy te elementy? Obżarstwo, opilstwo, troska o byt. Co łączy te rzeczy? To są wszystko sprawy związane z psychofizycznością. Zauważacie to? Wszystko sprawy związane z psychofizycznością. Obżarstwo, opilstwo, troska o byt. On mówi, uważajcie, żeby to was nie obciążyło. Obżarstwo, opilstwo, troska o byt. W tym się mieści wszystko. Apostołowie zrobili imprezę. Wow, wypędzaliśmy demony, uzdrawialiśmy chorych. Wow. Od razu mi się przypomina to, co zaraz w Mojżeszach było. Jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Stracili orientację. Już stracili orientację. I teraz raptem pojawia się chłopiec chory na epilepsję. Ale co oni robią? Oni już są ukierunkowani na zewnątrz. Już patrzą zewnętrznie. Rozumiesz? Może zabrakło im czegoś? Może byli już zmęczeni? Coś takiego się zdarzało już, że ich oczy były odwrócone od duchowości. Obciążyli się. Rozumiesz? I niedowiarstwo zatarło ręce. Powiedziało, mam cię. Chrześcijanin obciążony to chrześcijanin absolutnie upadły. Rozumiesz? Chrześcijanin, który się troska, chrześcijanin, który patrzy na to, co jest na zewnątrz, który zastanawia się nad tym, co go otacza, pod kątem, jak jest trudno. Chrześcijanin, który rozważa różnego rodzaju zewnętrzne trudności, kłopoty, to chrześcijanin już upadły. Rozumiesz? To chrześcijanin, który musi wrócić do głębi życia modlitewnego i do brania za mordę swojej cielesności. Rozumiecie? To życie z Bogiem to nie jest życie związane z tym, że my się kładziemy jakby na takiej tafli wody tego świata, bo jesteśmy w Chrystusie. Ludzie, to, że jesteśmy w Chrystusie powoduje jedynie to, bez naszego udziału, że do nieba idziemy, rozumiecie? Możesz się położyć na tafli wody, płynąć sobie w tym świecie i pójdziesz do nieba, ale nie osiągniesz nic. Żeby chrześcijanin mógł coś osiągnąć w tym życiu, to musi chodzić w wierze, musi przeciwstawić się wszelkiemu niedowiarstwu.
A żeby to się działo, to musi odepchnąć, inaczej, nie poddać się systemowi obciążeń, systemowi trosk, bo się zgubi, zgubi. Ja znam wielu zgubionych chrześcijan, pogubionych. I oni przychodzą, dlaczego tak mam, Artur? Przecież wierzę. Ja mówię, no co ci powiem, dla niedowiarstwa twojego. Artur, ale ja przecież wierzę. Ja mówię, wiem, że wierzysz, tylko masz dziury. Powiedz mi, o czym najczęściej myślisz? No najczęściej myślę o tym, że w tej chwili, no biznes mi nie idzie. Ja mówię, zobacz, gdzie jesteś. Jesteś w miejscu, gdzie nie idzie biznes. A powiedzie ci, gdzie ja jestem? Powiedzie ci, gdzie ja jestem? Ja jestem na uczcie Bożej. Wtedy, kiedy ty rozważasz swój biznes, tak? To ja jestem na uczcie Bożej. Ty próbujesz rozwiązać swój problem. A ja idę na imprezę do nieba. Taka jest różnica między nami. Dlatego ja nie mam w głowie ciężaru, tylko mam słodką pustkę. Słodziutką pustkę. Rozumiesz, o co chodzi? Taką, że możesz tam się w ogóle rozłożyć. Ty masz w głowie to, jak wiele jeszcze potrzebujesz. A wiesz, co ja mam w głowie? Nie mogę po prostu zliczyć tego, co mam. Nie chcę mi się już liczyć, bo tyle mam. A ty jesteś zajęty tym, czego nie masz. Cholerny ciężar masz na sobie. A ja się nudzę, licząc to, co mam. Jestem znudzony liczeniem niebiańskich dóbr. Ty mówisz, nie mam jeszcze tego, a ja mówię, a ja mam, że mi się przelewa. Już mnie wychodzi... Słuchaj, ty uważasz, że jeżeli myślisz, że ci się przelewa Boże błogosławieństwo, to ty w jakikolwiek sposób niwelujesz działania Boże? Absolutnie. Absolutnie. Możesz śmiało przyjść i powiedzieć, Panie Boże, dziękuję ci tak bardzo za wielkość błogosławieństw, aż mi się żygać od tego już chce. Tyle wszystkiego mam. I to jest życie lekkie. A życie ciężkie jest takie. Ile ja jeszcze potrzebuję? Ile jeszcze muszę? Rozumiesz? Ale oczy twoje muszą być cały czas zwrócone na Niego, żebyś mógł żyć w systemie lekkim. Bo wystarczy, że zaczniesz cokolwiek, choćby gloryfikować to, co już osiągnąłeś teraz i powiedzieć, wow, jestem już taki wielki, że mogę sobie pozwolić na light. Mogę sobie wstać jutro rano i nie wierzyć. Bo już Bóg mnie uczynił ewangelistą. Bo już Bóg mnie uczynił prorokiem. Bo już Bóg mnie uczynił apostołem. Mogę wstać rano i nie wierzyć. Nie możesz nie wierzyć. Apostole, proroku, ewangelisto, pasterzu, nauczycielu. Nie możesz. Nie możesz sobie zrobić imprezy z uwagi na to, jaki posiadasz urząd, służbę czy cokolwiek innego. Musisz wstać rano i normalnie wierzyć. Każdego dnia wstaję rano. Wsypuję sobie łychę izolatu białka, który smakuje jak gips i piję na dzień dobry. Rozumiesz, o co chodzi? Nie zadaję pytań, czy jestem głodny, czy nie jestem, czy wczoraj jadłem, czy nie. Nie, oto dziś nowy dzień. Oto dziś izolat białka. Oto dziś. Tak zaczynam. Dlaczego? Dlatego, że ja wiem, co mi jest potrzebne. Kiedy wstajesz rano, to mówisz, Boże, oto dzisiaj dzień wiary. Oto dzisiaj niedowiarstwo mnie nie zaskoczy. Oto dzisiaj nie skupię się na tym, co zewnętrzne. Oto żadne obciążenie, żadna troska nie dotrą do mojego umysłu. Oto dzisiaj, Boże, od rana będę balował na Twojej imprezie. Oto dzisiaj, Boże, będę żył życiem modlitwy. A moje ciało, jeżeli będzie chciało w jakikolwiek sposób wziąć autorytet, to go wezmę za łeb i sprowadzę do miejsca postu. I powiem, będziesz chodziło tak, jak ci zagram. Będziesz chodziło tak, jak ci zagram. Rozumiesz? Ludzie, wielu się pochrzaniło i myślą w ogóle, że chrześcijaństwo polega na tym, że jest fajnie. Wczoraj oglądałem taki program o pastorze, który grał na saksofonie. I on w ogóle
Cieszył się tym. Ja się też nawet cieszyłem, bo to fajnie grający facet. Lubię saksofon. Ale jak posłuchałem, co on mówi, bo on tak fajnie, w cudzysłowie fajnie, przechodził z tej perspektywy bycia muzykiem do bycia pastorem. Jak słuchałem, jak on mówi jako pastor, no to mnie się wszystko przewalało w środku. On mówi tak, oto budynek naszego kościoła, tutaj zrobimy taki podest, będzie troszkę większy, będę tam wchodził, będę mówił, chwalmy Pana. Ja mówię, wariat. No wariat. Będziemy... No bo on myśli, że to jest chodzenie z Bogiem, to. Zrobimy podest i będziemy mówić, chwalmy Pana. Bo tak się mówi w Ameryce. Rozumiesz? To w ogóle, to jest. Nie ma chwalmy Pana. Ja wstaję rano, jestem człowiekiem wiary. Apostołowie powinni wstać rano i być ludźmi wiary. Oni powinni posłuchać tego, co powiedział Jezus. Mówi, ja nie chcę, żebyście skupiali się na tym, że wychodzą demony, że uzdrawiacie chorych. Mówi, ludzie, cieszcie się, że wasze imiona są zawarte w niebie. Apostołowie powinni rano wstać, powiedzieć halleluja i iść dalej do przodu. Rozumiecie, o co chodzi? Nieważne, że ich krucjata się skończyła. Jerozolima była pełna chorych, pełna zdemonizowanych. Od rana było co robić. Od rana trzeba było chodzić w wierze, a nie wywalić się do góry kołami i myśleć, że jest super, bo jesteśmy po krucjacie. Rozmowy już były na pewno. Ilu zdrowiłeś, Janie? A ty, Piotrze? Nie. Trzeba było wstać i powiedzieć, idziemy w wierze, idziemy zwyciężać. Ludzie, do końca naszych dni będziemy na tej ziemi zderzać się z wojną. Jesteśmy ludźmi pokoju, ale żyjemy na terenie wojny. Rozumiecie? I musimy chodzić w wierze. I nie wolno nam się poddać niedowiarstwu. I nawet jeżeli 100 000 razy coś nie wychodzi, nie wolno się wycofać, dlatego że Słowo Boże jest jasne i klarowne. Nie można odwracać swojego wzroku od tego, co jest święte, na rzecz tego, co jest doczesne. Bez względu na to, co by się działo. Bez względu na to, jak nam dobrze idzie, czy jak nam źle idzie. Bo inaczej obciążenia będą się ładowały w nasze życie. Różne obciążenia. Różne. Różne. Wiecie, jak ludzie są obciążeni? Ludzie się podpisują w ogóle pastor. Nie podpiszesz się Heniek, tylko pastor. I śmieją się, mówią, o, mówi katolicyzm, bo tam jest ksiądz. Ja mówię, co z tego, on podpisuje się ksiądz, ty podpisujesz się pastor. Ja nie rozumiem, jaka jest różnica między tobą a nim. On tam jest KS, tak, jakiś, ale jesteś pastor. Co ty w ogóle masz? My stosujemy te nazwy, wiecie dlaczego? To jest duchowy marketing, no. A nie dlatego, proszę ciebie, że ktoś się czuje jakoś. Jak się czujesz jakoś, to jesteś zaburzony. Okej? Okay? Ja mam duży dystans do siebie, dlatego mogę czuć się jak Logan, no. Bo ja się potrafię śmiać z własnego życia. Jestem tak bardzo pogodzony z Bogiem i ze sobą. Nie wolno ci poddać się niedowiarstwu, bo inaczej będzie problem. Proszę cię. Spójrz na to z tej strony. To naprawdę nie są trudne rzeczy. To trzeba skupienia po prostu. Prostego skupienia. To, co posiedliście do dzisiaj, to jest potężny materiał. I ten materiał trzeba przerobić. Przerobić materiał trzeba. Dlatego nie pozwólcie, żeby niedowiarstwo was dotknęło. Oglądajcie z daleka w perspektywie proroczej szeregi czających się obciążeń. Tych od strony negatywnej i pozytywnej. Jakiejkolwiek. Rozumiesz, o co chodzi? Ja mam taką metodę. Zapominam o porażkach i zapominam o sukcesach. Od razu. Ja wstaję zawsze rano. To jestem taki w ogóle, tak jak bez niczego. Wczoraj jakbym się w ogóle nawrócił. O, wstaję taki sobie rano. Tak samo wierzę, tak samo funkcjonuję. Wiecie, o co chodzi? Ja nie wiem, ja nie słucham swoich kazań i te kazania są dla ludzi, nie dla mnie.
nie poprawiam, nie, są kaznodzieje, co poprawiają, coś tam robią, ja nie poprawiam, bo mnie to nie obchodzi w ogóle, i puszczam, niech leci, tak? Kto weźmie, ten weźmie, kto zje, ten zje, inny wypluje, nieważne. To nie jest istotne dla mnie. Nie zastanawiam się nad swoimi sukcesami, porażkami, nad nim. Nie, wstaję rano i co robię? Chodzę w wieżę. I wczoraj mogłem odnosić wielkie sukcesy w wierze, ale wczorajszy dzień już umarł, nie ma wczorajszego dnia, rozumiecie? Dzisiaj Artur ma swój dzień. Dzisiaj. Dzisiaj. Dlatego obciążenie, ono nie jest w stanie rozwinąć się. Ale puka. Codziennie przychodzi do mnie zmartwienie, codziennie przychodzi do mnie problem, codziennie przychodzi frustracja, codziennie coś takiego przychodzi, codziennie. Ale ja mam życie modlitewne. Ja patrzę na to, co przeżywam w duchu. I ty też tak musisz. Proszę cię. Wyprostuj wszelkie zawirowanie. Wstańmy, proszę. Ojcze, ja modlę się i dziękuję Ci za ludzi. Ojcze, w imieniu Jezusa bierzemy autorytet nad wszelkimi obciążeniami w życiu ludzi. My niwelujemy demoniczne siły niedowiarstwa, blokujące ludzi przed ruchem, przed rozwojem, przed odciągnięciem jakichkolwiek sukcesów, które do tej pory jeszcze nie zostały osiągnięte. W imieniu Jezusa my uruchamiamy zatrzymane drogi. W imieniu Jezusa, Duchu Święty, my zdejmujemy z oczu zasłony. My ustanawiamy, że ludzie widzą w tej chwili jak należy. My w imieniu Jezusa proklamujemy nad Kościołem rozwój życia modlitewnego. W imieniu Jezusa ustanawiamy jeszcze większą determinację w braniu autorytetu nad wszelką cielesnością. W imieniu Jezusa przyjmujemy to słowo jako Twoje słowo, Ojcze. Amen.